Siemanko, witam z kolejnego dnia. Ja dopiero co wstałem, jest 9.20, mamy czwartek. I cóż, mam troszeczkę rzeczy do zrobienia, ponieważ między innymi muszę dziś zrobić trening, muszę iść do fryzjera, muszę iść do dentysty, muszę zmontować vloga na dziś, a jeszcze muszę opony zmienić w samochodzie, także cóż, bez żadnego przedłużenia, widzimy się później. Okazało się, że wystąpi mały niespodziewany problem, ponieważ nie ogarnąłem, że nie mam tutaj kawy. No, już sobie nastawiłem wodę, przyszykowałem kubek, a kawy nie ma. No, także idę teraz po kawę na szybciutko i może sobie kupię jeszcze parę rzeczy do jedzenia na dziś. Także do zobaczenia. Dobra, sprawa wygląda następująco. Odebrałem samochód, opony wymieniłem. Byłem u dentysty, ogólnie jest ok, tylko będę miał dwa małe zęby do robienia. W sensie teraz mam opatrunek i za tam parę tygodni będę miał je robione. Co więcej, teraz muszę jechać napompować opony, bo mi wyskoczyła kontrolka, że jest za mało powietrza. I następna sprawa to muszę iść do fryzjera, muszę te boczki ogolić troszeczkę, bo już mi zarosły. Później muszę jechać odebrać mamę i pojedziemy pewnie na zakupy. Po zakupach coś zjem, bo teraz też nie mogę jeść za bardzo przez 2 godziny. I pojedziemy na trening, także no, tak to będzie wyglądać. No, także ja jestem właśnie na treningu, dosiadłem sobie i dzisiaj wlatują ciężkie ciągi. W ogóle mam różowy shaker, w którym mam treningówkę z takim hasłem motywacyjnym, czekajcie. Don't wish for it, train for it. No, także tak będzie dzisiaj i cóż, czekajcie. Nie byłem u fryzjera, ponieważ dzisiaj nie ma czasu. Pójdę w sobotę przed odjazdem moim. Napompowałem koła, samochód umyłem, byłem na zakupach, parę rzeczy ogarnąłem sobie, także bardzo spoko. No i cóż, dzisiaj wlatują ciężkie ciągi, dlatego przetreningóweczka. Założenia to albo 220 dwójki, albo 225 jedynki, ale zobaczymy. Wróciłem po miesiącu na siłownię i patrzę, jaki fajny sprzęt sobie znalazłem. Ogólnie widziałem to dużo takich wózków na amerykańskim YouTubie, ale w Polsce się z tym nie spotkałem. Podjeżdżacie sobie takim czymś, podnosicie sobie i dużo łatwiej wam założyć. O. No a propos tego, tu mamy 220. Ogólnie jest całkiem dobrze dzisiaj, więc spróbujemy jakieś dwójeczki na tym. Jak będzie lekko, może pójdziemy więcej. Zobaczymy. No ogólnie całkiem przyjemnie poszło. Ostatnio byłem trochę zajechany. Na 220 ciężkie były jedynki. Zresztą gdzieś tu wam wrzucę film, bo mam to nagrane.
Dzisiaj sobie troszeczkę, w sensie w ostatnim tygodniu sobie troszeczkę odpocząłem, obciąłem objętość, wyrzuciłem niektóre ćwiczenia akcesoryjne i cóż, zrobiłem lżejszy trening, troszeczkę się zregenerowałem bardziej i jest dobrze. Czasem warto troszeczkę sobie się cofnąć w tył krok, żeby zrobić dwa przód, ale motywacyjnie zabrzmiało. No ja już pociągę zrobiłem dwie serie na 222 i ogólnie było spoko, było lekko. Muszę sobie porównać do tego piku, gdzie pikowałem po dumpy, bo tam też robiłem na 222. Porównam sobie, które było cięższe, które lżejsze, ale wydaje mi się, że teraz było lżej, także no. Nie pchałem się więcej, bo stwierdziłem, że jeszcze i tak mam 3 tygodnie pikowania, więc bez sensu. No. Także teraz sobie cyknę hip thrusty, później bułgary i do domu. A jeszcze kardio sobie zrobię. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Dobra, więc zakończę ten film już tutaj, ja jestem po treningu. Tak jak widzieliście, jak wam mówiłem, ciągi poszły niesamowicie. Bardzo dobrze, ostatnio było słabo, teraz jest super, także progres jest. Myślę, że jakiś nowy rekordzik też w ciągach może niedługo wpaść, także bardzo spoko. No i cóż, reszta treningu też fajnie, później zrobiłem cardio, zresztą widzieliście, także nie będę przedłużał. No i staram się ogólnie ciągle jakieś takie urywki nagrywać, tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Staram się takie urywki fajniejsze nagrywać troszeczkę bardziej kreatywnie, na tyle ile potrafię póki co. Także cóż, możecie też znać, czy tak jest lepiej, gorzej, no i ewentualnie jakieś uwagi. Także dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia, bądź wieczoru, tak jak jest teraz u mnie. I do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiam.